Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak się podobał tegoroczny Polonez? No powiem szczerze, że naprawdę wyjątkowo. Ja pochwaliłem młodzież tak oficjalnie, ale rzeczywiście byłem na chyba 39 studniówkach w tej szkole, nie licząc swojej własnej, a więc w sumie na 40, i powiem, że tegoroczne układy Poloneza były wyjątkowe, pięknie przygotowane, z pomysłami najróżniejszymi, zarówno jeśli chodzi o dobór muzyki, jak i choreografii, więc naprawdę, naprawdę dobrze to zapowiada dobrą zabawę. A proszę jeszcze powiedzieć, jak uczniowie są przygotowani do matury tutaj? Czy będą same setki? No ja tak żartobliwie przywołuję zawsze na początku studniówki zasadę, która wedle mnie naprawdę obowiązuje, to znaczy im bardziej udana studniówka, tym lepiej zdana matura, a więc od nich zależy, czy bawiąc się teraz dzisiaj wspaniale, będą rzeczywiście znakomicie, równie znakomicie wypadać na maturze. Myślę, że są przygotowani. Jeszcze zostało te symboliczne 100 dni i po to właśnie one są, żeby ten ostatni szlif wykonać, żeby się przygotować do matury. Stajecie się dorośli, wkraczacie w tę dorosłość w rytmie tak pięknie wykonanego poloneza. Jest to piękna chwila i jednocześnie z tych samych powodów bardzo ważna chwila. Ale ważna też jeszcze z jednego powodu, o którym przecież muszę, jak na każdej studniówce, powiedzieć. Jest bowiem taka zasada, którą teraz zacytuję. Im bardziej udana studniówka, tym lepiej zdana matura. A więc to moment ważny. I zobowiązuję was do tego, by tak wspaniale jak zaczęliście, byście kontynuowali tę zabawę. Życzymy wam wspaniałej zabawy, życzymy wam wielu, wielu pięknych wrażeń. Wynieście z tego spotkania wszystko co najlepsze, poza mandarynkami, jeśli zostaną. Życzymy wam, abyście mieli jak najmniej odcisków na nogach i abyście długie, długie lata wspominali tę noc jako jedną z najpiękniejszych w swoim życiu. Studniówkę rocznika 2019 uważam za otwartą. Bardzo dziękuję.